Hej kochani, jak często się denerwujesz? Złość przeżywamy, gdy czujemy się pokrzywdzeni przez innych. Czujemy się, czyli to emocja, która jest uzależniona od tego, jak zinterpretujesz daną sytuację. Wyrażanie złości nie jest dobrze widziane w naszym społeczeństwie. Często jest kojarzone z agresją. Silniejszym uczuciem niż złość jest gniew. On natomiast powstaje, gdy doświadczyliśmy krzywdy, która była umyślna. Ktoś skrzywdził nas i tak zinterpretowaliśmy tę sytuację. Po wyrażeniu gniewu, który jest tak silny, że rzadko kiedy może być tłumiony, następuje oczyszczenie atmosfery. Wyrażając gniew, poprawia się nasze samopoczucie. Ale to właśnie gniew jest niebezpiecznym uczuciem. Rodzi chęć zemsty. Kiedy się złościmy, wytwarzamy dużo noradrenaliny i testosteronu. Nasze ciało reaguje na zagrożenie. Potrafimy rozpoznać u innych złość, czy to po wyrazie twarzy, spiętym ciele, czy wrogim spojrzeniu. Unikamy ludzi rozzłoszczonych, boimy się ich, ponieważ nie potrafimy przewidzieć, co złego ze swoimi emocjami zrobią, czy nie skierują ich przeciwko nam. Złość trzeba akceptować, ona ma prawo istnieć, tylko trzeba zrozumieć przyczyny jej powstania, a wtedy łatwiej sobie z nią poradzić. Jak często słyszałaś od bliskiej osoby takie twierdzenie: nie rozumiem, dlaczego tak się złościsz? Złość pojawia się, ponieważ zostały przekroczone jakieś nasze granice i trzeba je uznać, zaakceptować tę złość. My mamy ją zaakceptować i druga strona również. Złość zostaje wzbudzona, gdy spełnione zostają trzy warunki. Istnieje wydarzenie, które ją wywołało. Mamy indywidualną skłonność do reagowania złością w trudnych sytuacjach i subiektywnie oceniamy sytuację jako zagrażającą. Co złości większość z nas? Gdy jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani, gdy odkrywamy złe intencje drugiej osoby, gdy zetkniemy się z niekompetencją, czy zostaniemy upokorzeni w obecności innych. Ale są też mniej istotne jej źródła. Na przykład, gdy ktoś nie postępuje zgodnie z naszymi wyobrażeniami, czy nie odpowiada naszej wizji właściwego widzenia danej sytuacji. Szczególnie w bliskich sytuacjach jesteśmy skłonni do przypisywania drugiej osobie złych zamiarów. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś nas kocha i zna, to powinien wiedzieć, co może nas zranić. To logika myślenia wielu osób w związkach. Jednak nie ma w nas takiej refleksji, aby za każdym razem przewidywać, do czego może doprowadzić dane słowo lub zachowanie. Skłonność do powstawania złości jest częsta w przypadku niektórych zaburzeń osobowości. Występuje też w przypadku osobowości neurotycznej. Interpretujemy wtedy każde słowo i zachowanie drugiej osoby jako skierowane przeciwko nam. Wszystko odnosimy do siebie. Gdy dochodzi do tego niskie poczucie własnej wartości, to traktujemy zachowanie innych jako próbę udowodnienia nam naszych niedociągnięć. Złość na coś lub kogoś może zostać wyrażona w zachowaniu, ale psychologiczne zdenerwowanie nadal pozostaje. Wyparta agresja może przerodzić się w choroby somatyczne. Wtedy złość jest skierowana do wewnątrz. Taka autoagresja może prowadzić do poczucia winy, lęków czy depresji. Złość będzie nam towarzyszyć zawsze, ale to od nas zależy, czy skierujemy jej energię na niszczenie siebie i innych, czy na fajne, konstruktywne działanie. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i zostaw łapkę w górę. Buziaki, pa!